Znakomici muzycy jazzowi z całego świata. Warsztaty pod czujnym okiem profesjonalnych nauczycieli z Polski, Kolumbii, Niemiec i z Portugalii. Tak jazzowo i muzycznie będzie w najbliższym czasie w Żorach, a to za sprawą 6. edycji Międzynarodowych Dni Jazzu dla muzyków śpiewających Voice Singers. Tak w zeszłym roku wyglądały warsztaty dla muzyków śpiewających w ramach Międzynarodowych Dni Jazzu w Żorach. W tym roku spotkań z profesjonalistami również nie zabraknie. Przez cały tydzień w Miejskim Ośrodku Kultury z muzyką jazzową będą zmagać się nie tylko artyści, którzy zasłynęli już w świecie jazzowych dźwięków, ale również ci, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki. O to, by stawiać te kroki w jak najlepszy sposób, zadbają z kolei znakomici wykładowcy. Lekcje improwizacji przekaże warsztatowiczom m.in. Sofia Ribeiro, portugalska wokalistka jazzowo-fado. Prowadzę zajęcie z improwizacji. Będę próbowała przekazać słuchaczom swoją wiedzę o muzyce, rytmie. Bardzo ważna jest przede wszystkim wzajemna interakcja pomiędzy nauczycielem a uczniem. Chcę pokazać słuchaczom bogatą gamę dźwięków. Rhythmical exercises also. Sofia Ribeiro spotkała się również z najmłodszymi fanami jazzu w ramach warsztatów muzycznych dla dzieci. Choć formuła zajęć dla najmłodszych do programu festiwalu wpisała się dopiero w zeszłym roku, to już te muzyczne spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Impreza się rozrasta. Rokrocznie dokładamy nowych imprez. Staramy się, żeby warsztaty obejmowały jak najszerszy krąg zainteresowanych. Tak jak mówię, ten program stricte festiwalowy, to znaczy koncertów, też co roku jest coraz bardziej przez nas rozbudowywany, także widzimy większe zainteresowanie w Żorach. Jest tego dowodem chociażby fakt, że Voice Singers zostało wybrane wizytówką Żor przez jej mieszkańców i internautów, więc traktujemy to jako nasz prywatny mały sukces, że zaczyna impreza istnieć wśród Żorzeń i chcemy właśnie to wspierać i to kultywować. Podczas zajęć z portugalską wokalistką dzieci najpierw oglądały niemą bajkę, której towarzyszyły dźwięki instrumentów, później same wydawały przeróżne odgłosy. To jednak nie koniec warsztatów. W czwartek o latynoamerykańskim podejściu do muzyki będzie opowiadał Eddie Sanchez, który będzie grał na bongosach i na gitarze basowej. Natomiast w piątek dyrektor artystyczny Grzegorz Karnas poprowadzi warsztaty, które będą bazować tylko i wyłącznie na ludzkim głosie. Oprócz zajęć warsztatowych dla najmłodszych i starszych, Dni Jazzu w Żorach to przede wszystkim jam session i znakomite koncerty. Artyści reprezentują wszystkie kontynenty, począwszy od Tajwanu, przez Indie, Australię, Stany Zjednoczone, Afrykę Zachodnią, także dla każdego na pewno znajdzie się coś, co jest w stanie go zainteresować w tym roku. Goście z całego świata i wysoki poziom spotkania sprawia, że z roku na rok impreza ta zyskuje sobie coraz więcej sympatyków. Stając się jedną z najbardziej prestiżowych spotkań z muzyką jazzową w Europie. W niedzielę 25 sierpnia podsumowanie 6. edycji i wielki finał konkursu. W spotkaniu wezmą udział finaliści, laureat Grand Prix oraz goście specjalni.